Mało gorąco, że aż parzy. Dobra, jedziemy. Dzień dobry, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dzisiaj w towarzystwie debiutującego właśnie w Polsce Xiaomi Mi 8 Lite. To telefon, który możecie również spotkać jako Mi 8 JOV. No ale u nas przyjęto wersję Lite, no łatwiej wymówić. No i właśnie ten telefon już za chwilę trafi na nasze sklepowe półki. A ja zapraszam Was na krótki, taki premierowy wideoprzegląd tego urządzenia. Zaczynamy jak zawsze od przejrzenia zestawu. Zestaw jest prosty, skromny. Mamy 2-amperowy zasilacz, przewód USB wystarczającej długości. Mamy również oczywiście makulaturkę, instrukcję, gwarancję. Mamy jeszcze silikonowy pokrowiec, bardzo fajnie. No i mniej fajnie jest z tym, że niestety mamy też przejściówkę z USB-C na mini jacka, czyli już wiemy, że ten telefon nie ma mini jacka, niestety bardzo. Jest jeszcze oczywiście giełka do otwierania slotu. No i znowu niestety bardzo, slot jest hybrydowy, czyli albo włożymy sobie do niego dwie karty nano SIM, albo jak chcemy rozbudować pamięć, to tylko jedną kartę SIM i oczywiście kartę pamięci. No ale zostawmy to, obejrzyjmy telefon. Skoro już poznaliście dwie cechy, które w tym telefonie mi się nie spodobały, to teraz może trochę o tym, co mi się podoba. Podoba mi się wygląd tego urządzenia. Jest telefon po prostu bardzo ładny. Tył wykończono szkłem, płaskim szkłem z lekko zaokrąglonymi tylko narożnikami. Mamy do wyboru dwie wersje. Wersja niebieskawa, ja ją nazwałem niebieskawą, bo ona jest taka gradientowa, ona się trochę mieni, bardzo efektowna, no i trochę mniej efektowna, ale równie ładna i bardziej tak klasycznie elegancka. Wersja czarna z ładnie dosyć zaakcentowanym, acz niedużym czytnikiem linii papilarnych na pleckach. Ten czytnik działa naprawdę dobrze, działa szybko, działa pewnie, działa sprawnie, to już zdążyłem sprawdzić i to jest bardzo dobry element tego telefonu. Niestety z dodatkowych funkcji może jedynie wyzwalać migawkę aparatu, ale lepsze to niż nic, czyli mamy odblokowywanie i wyzwalanie migawki. A skoro już jesteśmy na tyle, no to zobaczmy, powyżej czytnika mamy podwójny aparat fotograficzny, no i niestety ramka tego aparatu wystaje. Żeby się telefon nie bujał, kiedy go odłożymy na płaską powierzchnię, warto założyć pokrowiec. No i dzięki pokrowcowi wiadomo, że tył się nie porysuje, chociaż jak na razie mój wygląda całkiem dobrze, nie udało mi się go jeszcze porysować, próbowałem kluczami i jest ok. No ale brudzi się też dosyć zgrabnie, więc ten pokrowiec w sumie jest nie od parady. Jeżeli chodzi o ergonomię, nie mam zastrzeżeń. Przyciski położone w bardzo dobrym miejscu, telefon fajnie leży w ręku, jest dobrze wyważony, nie jest zbyt ciężki, jest zupełnie ok. Na dole mamy złącze USB-C, nie ma mini jacka, no i koło tego złącza USB-C mamy dwa rządki otworków sugerujące, jakby były głośniki stereo. No niestety głośnik jest jeden jedyny, ale gra całkiem przyzwoicie. Na przeciwległym boku, czyli po lewej stronie, mamy szufladkę na kartę, o której już powiedziałem. Góra telefonu jest gładka, tam jest tylko dodatkowy mikrofon. Także po prostu krótko, węzłowato, powiedzmy klasyczna konstrukcja, bez żadnych udziwnień. No i w sumie dobrze. Wyświetlacz. Wyświetlacz to niestety nie jest AMOLED, to jest zwykła matryca LCD o przekątnej 6,26 cala i rozdzielczości Full HD+, czyli mamy proporcje 19:9 z niewielkim noczem, z niewielkim wcięciem u góry. Do ekranu nie mam poważniejszych zastrzeżeń. W słoneczny dzień daje radę, w ciemności również całkiem dobrze się sprawdza, można go bardzo fajnie przyciemnić. Jest też tryb ochrony wzroku, który może włączać się automatycznie i to w dodatku możemy jeszcze jego intensywność regulować. Także jest bardzo fajnie i do wyświetlacza poważniejszych zastrzeżeń mieć nie mogę. Panel dotykowy również działa tak jak należy. Ten notch, jeden lubi, drugi nie lubi, jednym przeszkadza, innym nie, można go zamaskować, tu jest w sumie stosunkowo niewielki, mieści tylko przedni aparat, głośniczek, no i nad głośniczkiem mamy minimalistyczną, malutką, białą diodę powiadomień. Skoro już wspominam o notchu, o przednim aparacie, to dodam, że aparat wspiera jeszcze układ rozpoznawania twarzy. Taki prosty, oparty po prostu o obraz, o przedni aparat. Bez podczerwieni, bez skanowania 3D, ale działa całkiem szybko, całkiem sprawnie. Nie udało mi się go oszukać zdjęciem. Nie myli się raczej, chyba że musiałby być ktoś naprawdę bardzo mocno podczerwieni.
podobny do mnie. Nie reaguje, czy mamy okulary, czy nie mamy. Nie robi mu to różnicy, rozpoznaje zawsze trafnie, także myślę, że jest to całkiem dobrze zrobione. No i co najważniejsze, jest już na starcie w polskim interfejsie, a jak pamiętamy, Xiaomi Mi 8, czyli główny model, od którego się ten Lite wywodzi, no na początku w oprogramowaniu tego nie miał, coś tam się działo. Tutaj na dzień dobry już jest i działa. Xiaomi Mi 8 Lite startuje z Androidem 8.1 i z interfejsem MIUI 9.6. Nie ma jeszcze dziesiątki, sprawdzałem aktualizację, no pewnie będzie, ale kiedy, nie wiem. W każdym razie tutaj użytkownicy, którzy już kiedyś mieli do czynienia z MIUI, będą zadowoleni, bo żadnych udziwnień nie przybyło, jest po staremu, wszystko to, co znamy z Xiaomi, tutaj znajdziemy. Natomiast ci, którzy dotąd nie mieli do czynienia z tym interfejsem, no to kilka rzeczy, myślę, że do kilku rzeczy będą musieli się przyzwyczaić, ale sądzę, że je polubią, tak jak ja po pewnym czasie polubiłem sterowanie gestami, czyli wyłączamy sobie przyciski w dole ekranu i posługujemy się pociągnięciami palca, trochę tak jak w iPhone'ach ostatnich. Wygodne. Ja się do tego musiałem trochę długo przyzwyczaić, ale w końcu to polubiłem. Mamy tutaj też coś takiego, co się nazywa druga przestrzeń, czyli możemy sobie wydzielić strefę prywatną z naszymi własnymi aplikacjami, tam gdzie nikt inny poza nami nie będzie miał dostępu i sobie to możemy oczywiście chronić dostępu do tego, także jest to taka, powiedzmy, opcja dla tych, którzy mają coś do ukrycia albo używają telefonu też służbowo. W interfejsie nie zabrakło również możliwości pracy na podzielonym ekranie, jest również możliwość pomniejszenia interfejsu do obsługi jedną dłonią. Mamy także przycisk pływający, dublujący działanie przycisków systemowych, taki, który sobie możemy dowolnie rozmieszczać wzdłuż krawędzi ekranu. Jest również naturalnie opcja klonowania aplikacji, czyli możemy mieć na przykład dwa Facebooki i logować się dwoma różnymi kontami bez żadnych kombinacji. No, wygodna rzecz dosyć. Natomiast jeżeli chodzi o pasek powiadomień, pasek skrótów, to wszystko działa standardowo. No a skoro już przywołałem powiadomienia, to jest znowu problem z powiadomieniami w Xiaomi. Przez nocza one się nie pokazują. Powiadomień na górze ekranu, na pasku nie będzie, nie ma ikonek. Żeby się dowiedzieć, jakie powiadomienie przyszło, musimy niestety belkę rozwinąć. Na szczęście, tak jak już powiedziałem, jest dioda powiadomień, więc nie jest to jakoś strasznie dokuczliwy problem. No, niemniej ja na to zwracam uwagę, bo mnie osobiście to trochę przeszkadza. Ogólnie jednak z interfejsu jestem zadowolony i z wydajności tego telefonu również. Mam go co prawda dopiero trzeci dzień i jeszcze nie wszystko wypróbowałem, ale działa zupełnie sprawnie. Nawet podczas tej pierwszej konfiguracji nie zauważyłem w momencie, kiedy on tam pobierał aktualizacje i tak dalej, różne moje aplikacje sobie instalowałem. Nie zauważyłem, żeby on jakoś dramatycznie, strasznie spowolnił, nie ciął się. Wszystko działa tak, jak powinno działać. Działa dosyć sprawnie. No wiadomo, nie jest to topowy smartfon, nie jest to totalny mocarz do gier, ale to jest taki średniaczek i to całkiem przyzwoity średniaczek. Gdybyście rozważali zakup tego telefonu, no to musicie wiedzieć, że są do wyboru dwie wersje pamięci operacyjnej, 4 albo 6 giga, no i chyba nie muszę Wam podpowiadać, którą lepiej wybrać, oczywiście, jeżeli macie na to kasę. W bonusie do większego RAMu dostaniecie też większą pamięć wewnętrzną. W tej tańszej wersji macie 64, a w tej droższej macie 128 giga. No, ja niestety testuję tą słabszą wersję, czyli 4 plus 64 giga. I realnie na starcie miałem trochę ponad 50 giga wolnego miejsca, także nawet myślę w tym wariancie powinno w miarę przyzwoicie to wystarczać. Natomiast no jeżeli jesteście odrobinę zasobniejsi w pieniążki, to zdecydowanie polecam ten bogatszy wariant, bo i tam ten hybrydowy slot Wam nie będzie dokuczał, jak zechcecie sobie korzystać z Dual SIM-a, także raczej chyba warto dołożyć. Jeżeli chodzi o sferę komunikacyjną, to w zasadzie zastrzeżeń nie mam co do łączności. Nie ma problemów z zasięgiem, głos przekazywany jest bardzo dobrze, głośnik zewnętrzny, ten w trybie głośno mówiącym również świetnie sobie daje radę, nawet w samochodzie czy w gwarniejszym otoczeniu przebija się ten dźwięk, można komfortowo prowadzić rozmowę. Tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mam, podobnie jak do działania modułu Wi-Fi czy Bluetooth, czy GPS-a, również nie mam zastrzeżeń. GPS-a dokładnie jeszcze nie zdążyłem sprawdzić. Od po prostu na razie jeżdżę samochodem z kolegą Janusikiem i muszę przyznać, że póki co GPS wypada dobrze. Naturalnie jeszcze się co do tego upewnię, ale o tym to już w głównej właściwej recenzji Wam opowiem. Na razie jestem zadowolony i nie widzę poważniejszych mankamentów poza jednym.
Nie ma NFC. Znów. Znów psia krew, fajny telefon, którym nie mogę zapłacić. Jeżeli wy nie płacicie telefonem, to nie ma problemu, ale ja nie będę na niego żadnych naklejek stosował, żadnych kart nie będę nosił w pokrowcu. Nie, ja chcę po prostu płacić telefonem, bo innymi jakoś można. I to mnie bardzo wkurza i to jest moim zdaniem jeden z poważniejszych mankamentów tego modelu. Mankamentem raczej nie jest akumulator natomiast. Co prawda telefonu nie użytkuję jeszcze zbyt długo, na tyle długo by się wypowiadać już tak z dużym przekonaniem na temat akumulatora, ale zapowiada się nieźle. Myślę, że jest to smartfon z gatunku tych dwudniowców, czyli takich, które dwa dni to wytrzymuje, ale dłużej to już tak niekoniecznie. Bateria ładuje się dosyć szybko, godzina 45 od 0 do 100% naładowana, czyli powiedzmy, że przyzwoity wynik. No i na koniec fotografia. Przedni aparat bardzo dobry, fajnie robi zdjęcia, można sobie doświetlić buźkę wyświetlaczem, który przybiera różne natężenie po to, aby nas oświetlić w dobry, optymalny sposób. Jest ciekawe upiększanie, jest nawet cyfrowy makijaż, gdyby to kogoś interesowało. Panowie, proszę, nie stosujcie tego, ja to na próbę włączyłem i to jest dla pań zdecydowanie tylko i wyłącznie opcja. Ale działa to dosyć fajnie, daje w miarę naturalne efekty. No, przedni aparat myślę, że fanów selfie zadowoli w pełni, a fanów fotografii takiej bardziej plenerowej, portretowej, no to tylny aparat też zadowoli. Mamy tam 12-megową matrycę i dodatkową matrycę 5-megową do rozmywania tła, no i tylko do tego. Ale to rozmywanie działa całkiem dobrze, a do tego możemy sobie jeszcze nałożyć efekty. Znamy to już z innych modeli Xiaomi, no i muszę przyznać, że ta opcja bardzo mi się podoba, fajnie to działa i przede wszystkim obiekt jest wycinany na tyle precyzyjnie, żeby nie było na co narzekać. A same zdjęcia, no cóż, w dzień bardzo dobrze, w nocy no trochę gorzej, ale też całkiem nieźle jak na tą półkę cenową. Nawet bym zaryzykował, że mogę ten telefon pochwalić. Tylko w nocy to raczej w trybie manualnym robimy zdjęcia, bo ten automatyczny działa tak sobie średnio, natomiast w manualu jak wydłużymy czas otwarcia migawki, a opuścimy trochę czułość, no to efekty będą naprawdę dobre, podkreślam, dobre jak na tą półkę cenową. Jeżeli chodzi o filmowanie wideo, można nagrywać maksymalnie w 4K, można też nagrywać w zwolnionym tempie w 240 klatkach na sekundę, ale tylko w HD. Do filmowania też większych zastrzeżeń, poważniejszych nie mam, także jeżeli chodzi o wideo i foto, to ten telefon jest naprawdę dosyć fajną, dosyć rozsądną propozycją. Doczekaliście do końca filmu, to teraz nagrodę powiem Wam, ile ten telefon kosztuje. Tańszy wariant 4 plus 64 kosztuje 1299 zł, natomiast ten droższy, który ma 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane, kosztuje 1499. W przypadku tego tańszego to ja o cenie w ogóle bym nawet nie rozmawiał, jest sam raz. W przypadku tego droższego to już bym się trochę zaczął zastanawiać, oczywiście, że jesteśmy fanem Xiaomi i chcemy koniecznie mieć telefon tej marki, czy nie lepiej trochę dołożyć i kupić na przykład pełną Mi 8, czyli tego głównego flagowca, czy jeszcze trochę może dołożyć i kupić sobie Mixa 2S, a może w podobnej cenie rozważyć zakup Pocophone'a, który ma mocniejszy procesor i więcej pamięci, tylko że no, bardziej taką tanią, mniej ekskluzywną obudowę. No ale to wybór należy do Was. To, co chciałem Wam na początek o tym telefonie powiedzieć, no to już usłyszeliście. Ja jeszcze tylko tak dla porządku dodam, że w opisie tego filmu macie link do pełnej specyfikacji, więc jeżeli chcecie sprawdzić dokładnie, co ten telefon ma, to tam zapraszam sobie, kliknijcie. Dodałem Wam również porównanie tego smartfonu z pełnym flagowcem, czyli z Mi 8, żeby Wam się lepiej rozważało. No i oczywiście macie tam też podlinkowaną recenzję Mi 8, możecie sobie wyciągnąć wnioski sami. A ja dziękuję już Wam za oglądanie i zapraszam na nasze kolejne produkcje. Do zobaczenia, cześć!